8 września wspominany jest błogosławiony Fryderyk Ozanam. Fryderyk urodził się w Mediolanie 23 kwietnia 1813 roku. Jego ojciec był lekarzem w służbie cesarza Napoleona I Bonaparte. Matka natomiast pochodziła z bogatej rodziny kupieckiej z Lyonu. Jako dziecko widziała na własne oczy okrucieństwa rewolucji francuskiej. Widziała, jak jej rodziców wleczono do więzienia i jak mordowano jej brata. Wiedziała więc, co w praktyce oznaczają propagandowe hasła wolność, równość i braterstwo. Dlatego też wiarę w Boga i miłość do drugiego człowieka uczyniła fundamentem swojego życia. Mały Fryderyk niejednokrotnie odwiedzał z nią ubogie rodziny. Co niedzielę prowadziła dzieci na mszę świętą. Gdy w Lyonie założono zespół pielęgniarek, jego przewodniczącą została właśnie matka Fryderyka. Świadectwo takiej miłości, wyniesione z domu rodzinnego przez całe życie, było drogowskazem dla chłopca. W 1839 roku ukochana matka umarła na jego rękach. Ostatnimi jej słowy były akt wiary, nadziei i miłości. Fryderyk był jednym z 6 dzieci Ozanamów. Dwoje z nich wcześniej zmarło. Córka Elżbieta zmarła w 18 roku życia. Brat Alfons był księdzem oddanym działalności misyjnej, natomiast najmłodszy Karol został lekarzem, tak jak ojciec. Fryderyk ukończył szkołę w Lyonie, okazując od najwcześniejszych lat nieprzeciętne uzdolnienia. Mając żywy charakter, nie uniknął trudności, jakie przynosi życie. Wątpliwości i pokusy wobec wiary, jakie przebył, nauczyły go wielkiej wyrozumiałości dla niewiary innych, przez co nauczyły go też cenić sobie wiarę jako skarb najdroższy, któremu warto poświęcić swe życie. W tym okresie duży wpływ wywarł na niego profesor filozofii, ksiądz Neurot. Nie tylko potrafił on skutecznie rozwiewać wątpliwości rodzące się w duszy młodzieńca, lecz umiał także rozbudzać w uczniach zainteresowania naukowe i przyzwyczajał ich do samodzielnej pracy umysłowej. Już jako 15-letni chłopiec Fryderyk odczuwał potrzebę uzasadnienia wiary za pomocą nauki. Wtedy powstała w nim myśl napisania dzieła, które później częściowo zrealizuje. Był to projekt rozprawy, która biorąc za punkt wyjścia najstarsze tradycje religijne różnych ludów, miała udowodnić prawdziwość religii katolickiej. Idąc za zachętą ojca, ukończył studia prawnicze, lecz pozostał wierny swym głębokim zainteresowaniom. Fryderyk nauczył się sanskrytu, hebrajskiego, łaciny i greki, niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Pragnąc napisać dzieło religijne o poszukiwaniu Boga przez człowieka, postanowił przestudiować w oryginale święte księgi wszystkich ważniejszych religii. Swe studia kontynuował w Paryżu, do którego przybył w 1831 roku. Był zaskoczony niskim poziomem nauki na tak sławnym uniwersytecie, który okazał się być twierdzą ateizmu i relatywizmu. Nowego ducha w jego życie tchnęło spotkanie ze znajomym ojca, wielkim chrześcijaninem i zarazem wielkim uczonym matematykiem, fizykiem i astronomem André Amperem. Ampère, geniusz, który po różnych błędach wreszcie odnalazł drogę ku katolickiej wierze, zyskał sympatię Ozanama. Jego głęboka pobożność, całe jego życie świadczyły o tym, że nauka i religia są nierozdzielne. Fryderyk, spotykając w Paryżu tak wybitnych przedstawicieli ówczesnej kultury europejskiej jak Chateaubriand czy Victor Hugo, miał sposobność obserwowania i uczenia się u samych źródeł. Pogrążył się w pracy i znalazł w niej spokój ducha, którego potrzebował. Nakłaniał też niektórych kolegów uniwersyteckich, by chodzili z nim na wieczorki u Monta Lamberta lub konferencje u ojca La Cordaire'a. Mówił: chciałbym mieć do czynienia z młodymi ludźmi, którzy myślą podobnie jak ja. Wiem dobrze, że tacy tu są. Są oni jednak rozproszeni i trudne jest zadanie człowieka, który chciałby ich skupić wokół jednego sztandaru. W ten oto sposób zaczęło się spełniać jego marzenie o wspólnocie braterskiej, w której młodzi mogliby wspomagać się w wierze. Po roku znalazł 6 towarzyszy, a w maju 1833 roku odbyło się spotkanie założycielskie. Początkowo celem grupy było wspólne poznawanie wiary. Wkrótce okazało się jednak, że do prawdziwego poznania Chrystusa potrzeba kontaktu z tymi, w których jest On najbardziej obecny. Troska o najuboższych wypełniła odtąd całe życie Fryderyka. Pragnął on głosić Ewangelię swym świadectwem. Paryż tamtych lat był pełen kontrastów. Obok bogatych mieszczan istniały całe dzielnice nędzy i ubóstwa. Dzięki pomocy siostry miłosierdzia Rosalie Rendu młodzi studenci odkryli ogrom niesprawiedliwości systemu politycznego i społecznego ówczesnej Francji. Zaczęli odwiedzać ubogie rodziny robotnicze, niosąc im wszechstronną pomoc i udzielając jej niezależnie od przekonań religijnych. Uznawali bowiem, iż głoszenie samej Ewangelii byłoby obłudą. W taki sposób powstała pierwsza organizacja charytatywna, założona przez świeckich i przez nich prowadzona. Fryderyk nigdy nie chciał się wyróżniać, nie przyjął więc godności przewodniczącego założonej przez siebie organizacji. Na patrona pierwszych konferencji wybrano świętego Wincentego a Paulo, najbliższego swą duchowością temu, co sami odczuwali. W liście do jednego z przyjaciół Fryderyk pisał: „Powinniśmy upaść do stóp ubogich i powiedzieć wraz z apostołami: jesteście naszymi mistrzami, a my jesteśmy waszymi sługami. Jesteście dla nas świętymi obrazami tego Boga, którego my nie widzimy i nie wiedząc, jak Go kochać inaczej, kochamy Go w waszych osobach”. Fryderyk podróżował po Niemczech, Anglii i Hiszpanii. Był bardzo pracowity. W ciągu zaledwie 40 lat swego życia opublikował łącznie 297 pism i rozpraw. Jeszcze bardziej też zadziwiała jego wewnętrzna głębia. Wkrótce, mimo przerwania studiów, dzięki swej działalności adwokackiej w Sądzie Królewskim w Lyonie, mógł dołączyć do tytułu doktora prawa tytuł doktora filozofii. W wieku 27 lat otrzymał profesurę prawa handlowego w Lyonie. Nauczał z takimi sukcesami, że zaproponowano mu, by obok profesury prawa handlowego przejął za wysokie dochody katedrę literatury powszechnej na Akademii w Lyonie. Ozanam wolał jednak pozostać nauczycielem akademickiej młodzieży w stolicy przy dużo niższych dochodach. W 1840 roku, gdy jako pierwszy z 8 kandydatów zdał egzamin, otrzymał profesurę literatury obcej na Uniwersytecie w Paryżu. Był pierwszym od dłuższego czasu profesorem katolikiem na paryskiej Sorbonie. Jego największym pragnieniem było głoszenie prawdy z katedry uniwersyteckiej, o co modlił się przed każdym wykładem. Prawda była jego największą miłością, a tą prawdą był dla niego Jezus Chrystus. Chciał się nią dzielić wszędzie i ze wszystkimi. Od 1848 roku Fryderyk był redaktorem katolickiej gazety Ère Nouvelle, na której łamach publikowano teksty dotyczące aktualnych problemów społecznych. Swego życia Fryderyk nie spędzał też samotnie. W 1841 roku ożenił się z córką dyrektora Akademii Lyońskiej, z którym był w przyjaźni. Każdego miesiąca dawał jej kwiaty. Był także bardzo czułym ojcem. Bóg obdarzył go tylko jednym dzieckiem, Amelią. Ten nowy obowiązek stał się kolejnym błogosławieństwem w życiu Fryderyka. Jednak od samego początku swego życia Fryderyk był słabego zdrowia. Mając zaledwie 40 lat, zapadł na nieuleczalną chorobę nerek. Do końca życia utrzymywał ożywioną korespondencję z licznymi znajomymi i przyjaciółmi. W zimie 1852 roku pracował jeszcze normalnie na uniwersytecie. Gdy rodzina, biorąc pod uwagę jego coraz bardziej pogarszający się stan zdrowia, starała się wpłynąć na niego, by przerwał swe zajęcia, Ozanam odpowiedział: „Nie, mam do spełnienia obowiązek, muszę pozostać na posterunku i umrę na nim, jeśli trzeba będzie umrzeć”. Jego zły stan zdrowia wkrótce zmusił go do wyjazdu na południe Francji do Biarritz. I tu jednak nie marnował czasu. Założył nowe konferencje świętego Wincentego a Paulo. Późną jesienią 1852 roku udał się dwukrotnie do Hiszpanii, potem do Ponty i Tuluzy, a następnie do Montpellier, Marsylii, Nicei, Genui i Florencji. Wszędzie odwiedzał chorych, przy miejscowych konferencjach wincentyjskich, rozmawiał z nimi, dzielił się cierpieniem. Ponadto pracował jeszcze w bibliotekach, robił plany, zamierzał napisać żywot Girolamo Savonaroli. Jednak do nieuleczalnej wówczas choroby nerek dołączyło się ostre zapalenie opłucnej. Ostatnią zimę swojego życia Fryderyk spędził w Pizie. Po przyjeździe do Marsylii, 4 dni przed śmiercią, poprosił, by w ostatniej godzinie życia zapalić świecę, którą dostał w prezencie od swojego przyjaciela. Była to świeca z sanktuarium w Loreto. Cały czas modlił się półgłosem. Otoczony rodziną zapadał w spokojny sen. Przebudzając się, dziękował jeszcze braciom za ich starania, dodawał otuchy żonie, pocałował córkę i pobłogosławił ją. Przed śmiercią uczynił drżącą ręką znak krzyża i donośnym głosem powiedział: „Mój Boże, zlituj się nade mną”. To były jego ostatnie słowa. Fryderyk zmarł 8 września 1853 roku. Jego ciało złożono w kościele karmelitańskim w Paryżu, gdzie w 100. rocznicę jego urodzin postawiono skromny pomnik ufundowany przez członków konferencji Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulo z całego świata. W dniu 22 sierpnia 1997 roku w Paryżu w katedrze w Notre Dame podczas Światowego Dnia Młodzieży święty Jan Paweł II, który jeszcze jako młody student sam był członkiem konferencji świętego Wincentego a Paulo, ogłosił Fryderyka Ozanama błogosławionym. Powiedział wówczas: „Trzeba, aby wszyscy młodzi, prawie w Twoim wieku, którzy tak licznie gromadzą się w Paryżu, uznali, że ta droga jest również ich drogą. Potrzeba, aby zrozumieli, że jeśli chcą być prawdziwymi chrześcijanami, muszą obrać tę samą drogę. Niech otworzą szerzej oczy ich duszy na tak liczne potrzeby dzisiejszych ludzi. Niech zrozumieją te potrzeby jako wyzwania. Niech Chrystus ich powołuje, każdego po imieniu, aby każdy mógł powiedzieć: oto moja droga”. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny błogosławionego Fryderyka, którego pamięć czcimy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam.